Siemanko wszystkim, z tej strony Glad z kanału Trick Row TV, a to kolejny odcinek Neverwinter, kolejny epicki boss, tym razem będzie to Tron Irdis, jest ze mną Bonard. Jestem, jak najbardziej. Tak jest, no i będziemy robić Tron Irdis, będziemy walczyć dzisiaj z Irdis. Tutaj do zdobycia jest klata albo broń, także wartościowe rzeczy. Zobaczymy tak jak nam pójdzie. No to napierdzielamy. Głównie będą tutaj albo pająki, albo nieumarli, więc tutaj... Albo cały mix, czyli nieumarli i pająki. Tak. Patrz. To było pięknie złożone zdanie, takie mądre zdanie, takie pełne wiedzy przekazaliśmy, wiedzę naszą o tej grze. I teraz oni ją mają, posiadają, nie żydzimy na wiedzę, jesteśmy już porządne ludzie. Dokładnie. Jeśli wyjdzie za długi odcinek, to po prostu podzielę na part, bo nagrywamy całość, tak? I będziemy podwójnie nabijać wyświetlenia. Ale nagrywamy całość, nie? Bo na... Nie, nagramy do połowy. Albo wyłączymy finał. To było bezcelne, stary. I tak jak tak w serialach, nie? Ciąg dalszy nastąpi. A to dupa, sezon kurwa, za dwa miesiące. Nie ma budżetu na kolejny odcinek, nie będziemy kończyć serialu. Nie ma tak łatwo. Oj, biją mnie, czemu oni mnie... Jezu, oni mnie biją, znaczy, bardzo. Oczywiście wiesz, że jesteś tutaj praktycznie najbardziej wartościową postacią w tym teamie, bo jak obadałeś, to inni nie mają dosyć sprzętu takiego. Że wiesz co, oni mogliby 10 razy więcej być warci ode mnie, ale ja mam też rozbujałego, także... Dobra, ale idzie znośnie. Tym idziemy. Tak. Potataj. Dobra. Wypierdalać. Dobra, duszę go. Ale ty weź nie klina na nagraniach, bo nas mogą nieletni oglądać. Oj. Trochę kultury, kurde. No tak. Coś się w buszu wyjało? Nie przyklinam, nie palę i nie piję. Kurwa, papieros mi wpadł do wina. Nie palisz, nikogo nie nabierzesz. No ja nie palę. Chciałem powiedzieć, że ja też nie. Dobra. Po co te tajne skrytki otwieracie? Zaraz się rzuci na kogoś skrzyneczka, oczywiście. Nie chciałem. Przepraszam. A to ty to zrobiłeś? A, wrodzony żyd. Nic tylko mi pejsy zapuścić. Czekaj. Ja tylko czekam, aż się rzuci jakaś skrzynka. O właśnie! Już się rzuciła i już masz... Ale stary, kto nie robi koszernego żarcia? A ta skrzyneczka jest OP, ma za dużo HP i dużo damage. No bo to jest taka, wiesz... Likwidator Żydów, nie? Popatrz w ogóle, jak łapkę na Żyd. Taki języczek wystawia, jest tak spragniona. W szwajcarskich bankach takie ma, jak złodziej się wjedzie, to nie ma ukryć. Ta pułapka. O i już Noxus nie żyje. Jak żeby inaczej, otworzył skrzyneczkę, to ma. Jezu, ja też zrozumiałem. Wiesz co jest najlepsze? Bo to tak wygląda tak, mi się biliśmy, on chciał otworzyć skrzyneczkę i zgarnąć hajs. I ta skrzyneczka się na niego rzuciła i zabiła, ha. No, to jest jaka zasłużona kara. Nie. Fajnie, że zawsze tłuczę właśnie tych, co otwierają. Dokładnie, nie rzuca się na team, tylko wiesz. FFS. Nie rób mi tak! Te skrzynki. A to na nią nie działa? Nie działa. No kurde, nie podskakuj tak. Dobra jest. To trzeba dopiero. Dlatego... tak, zdrowa nam trochę napsuła. O, wezmę. Zdobyłem przenośny ołtarz. I co? W sumie wiesz. Włącz sobie. Takie dropy. Znaczy, no nie otworzę tego już. Dobra. O, zombie. Walking Dead. Co tam było? Ten... Jak ten mały się nazywa? O, jest przycięty. Co za idiota! Co za idiota? No to będzie... zabawny odcinek, widzę. Taki ogarnięty. A jak się nie, ten młody... Nie, stary! Zależy, bo tam paru murzynów było. Młody, nie czarny.
Ale co? Czarny młody? Nie, nie rozumiem, o co ci chodzi, o murzyna jakiegoś. Nie, bo tam był tego policjanta syn i w każdym odcinku dosłownie było zostań z tyłu i jakoś tak, nie? A to nie był murzyn. A przecież nie mówiłem, że murzyn, ty żeś się coś obzdurał. A bo zrozumiałem murzyn, a ty mówisz młody. Bo ja zrozumiałem młody czarny. Dobra, nie ogar, pierwsza klasa. A dużo tych zombiaków tutaj. A nie wiem jak się nazywa, naprawdę. No też właśnie nie. A tak nie zapamiętam pani, tylko cię wkurwiał. No. Się przebijało dalej. No te rozterki. Wiesz, wszyscy czekają, aż jakiś ten zgniłek wpierdoli kogoś? A tutaj rozterki życiowe i wychowawcze w tym, w postapokaliptycznym świecie, nie? Dokładnie. I w końcu jako, że zombie nikogo nie chciało zjeść, to ten, to teraz będą ludzie jedni ludzi, nie? O, tu mam na sobie. O, właśnie, bo ja sobie nie kupiłem miksturek. I... Kupuję ciebie, duchu. Będziesz moim duchem na wyłączność, będziesz straszył. Okej, i zestawy właśnie leczenia, to sobie tak kupię z 5. Ale myślę, że w stronie Irdis to zawsze jest tak, że ta pierwsza fala zabija, a później już jest ogar. Dobra, a zobaczymy jak będzie dzisiaj. To. O Jezu, nie wiem. No kurde, jak ktoś podciągnie tą dźwignię, ja pierdzielę. To F jest takie nieintuicyjne. O, tu będzie ten duży. A czemu oni idą na kości? Tu będzie kupa kości. A, ten golem kościany. Wiedźma. Upierdzielaj. A to wiedźma. Ona mi tak przywaliła. Tak. Ej! Co ty robisz? O! Obszarówkę walną kapłan leczącą. O psa. Możesz wyrzucić z tego skinu. Koncertowo. My to się zawsze zgramy. Dobra, pierdyknę ten sztylecik tutaj. Łysa! Łysa na co? Trochę lat ma pewnie. Wyszła właśnie z trumny. I powiedział, żeby się wygoliła i popatrz. Nie zrozumiałem. O jest. Stary. A mówię, że nas dzieci oglądają, no i co? No i co, co? O pachy mi chodziło, a tobie? Oj ty, 1-0. Jak? Temat, teraz bijemy. Jak wybrnął grzecznie, tak a nic się... Bijemy golema, pierwszy boss w tym dungeoniku. Epic. To jest. Jak widzimy, to jest golem, ten golem. Golem to golem. Golem to golem. No i wow. Więcej tutaj nie można powiedzieć o nim, tyle że trzeba go zajebać. Zajeb go. Gdzie jest tank? O, tutaj jest tank. Oczywiście ty... Tank bije zombie, świetnie! Dobra. Okej, okay. Idzie... Dobrze. Może i... O ty, jeszcze kurde tutaj. Jeszcze dyje. Tam jest skrzyneczka, zobaczymy kto pierwszy otworzy. Ciekawe czy to jest skrzyneczka na pewno. No właśnie. Czy bossie pewnie tak, że już nie pamiętam. Wiesz co, liczę tutaj na jakieś epiki. W sumie nie zdobędę nic lepszego, ale jak zdobędę broń chociażby, to 10 tysięcy diamencików wpadnie. Od tak. Broń i klata, wiesz? No tak, ja tu klatę zapętam. No. Zobaczymy. No całkiem sprawnie, przyjemnie, powiem ci sobie, że szansa, że to zrobimy. No, zobaczymy ile wyjdzie. Jak wyjdzie godzina, to tak podzielę na dwa party po 30 minut. Legendar zębiowy pod. O, świetnie. Dla mnie, świetnie! No i super, bo jesteś jedynym magiem. Zajebiście! I to jeszcze coś, czego nie mam, wiesz?
W sensie. Okej. Okay. Ale nie wiem, czy nie mam lepszego. Zobaczmy. No, moc trafienia, obrona, kradzież życia. To jest fajne. To jest bardzo fajne. I powiem ci, że jest lepsze nawet. Tego co masz? No i widzisz do przodu. Jezus. Idziemy dalej. Co? Tylko, że wiesz co... Ja mam te ramiona renegata. Razem z hełmem dają mi do ozdrowienia 450. No i mam dylemat, bo jak ściągnę, to już to stracę ten bonus. Nie. A nie masz nic innego z renegata? Wiesz co, kupię sobie coś nowego. Zobaczę coś innego. Żeby zastąpić, nie? Tak jest. No. Pasek sobie kupię, bo raczej pasek z seta nie znajdę, nie? Chociaż nie wiem. Nie... Paski nie są setowe. No właśnie. Bo resztę... Nie pamiętam, wiesz, że miałem długą przerwę. Resztę to ja mam setowe, wiesz, bo mam klatę setową, buty setowe. Tak, wiem. Że... No, nie jest ciężko teraz coś ci podpowiedzieć, ponieważ jak sam wiesz, że ja już grywam głównie tylko z wami, nie? No, no. W ekipie, więc... No wiesz, samemu się tu nie jestem chce. Na bieżąco. Nie chce się samemu grać tutaj. Powiem. Było tyle fajnie, że ja to zawsze przechodziłem od pierwszego levela do ostatniego z ludźmi, nie? Więc... No. Bo w ogóle przyjemniej się gra, ja nie lubię w takie gry samemu grać. To się nudzi się. To się nazywało MMO, nie? No. Teraz ten nowy ten wyjdzie. Icewind, tak? Moduł, o. Tak. Mówiliśmy o nim w poprzednim odcinku. Tak. Prawie interesuje w sumie. Chcę zobaczyć ich wizję. Wiesz co, fajnie wygląda set dla maga. W ogóle stylistyka tych setów będzie taka sama, ale dla maga, wiesz, to jest specyficzna jest. Na każdej postaci. Setów nie widziałem jeszcze, natomiast widziałem już ten bossów, przynajmniej tych, którymi się pochwalili. Między innymi jest Remoras taki, to jest taki duży robak. Nie, pewnie kojarzysz właśnie z Icewinda, z tego starego. No. Te robaczki. Płynie jakieś ognisko wypadały, czy ej, co nas tak jak mało? No mi się wydaje, czy nas jest tu czwórka. Nie, jest ślepy jestem. Jest nas piątka. Ja po prostu biję tylko jeden mecz. Okej, na szczęście to nic nie jest zbugowane w tej części. Na tym dungeonie. Chyba tą tarczę właśnie trzeba uruchomić, ale niestety się pojawiły stworki? Nie. Dobra, idziemy. Ach. Co się stało? Pułapkę wpadłem. Ty wiesz, że o dziwo tanki, nie? Ci strażnicy, to oni wykrywają pułapki? Nie wiem dlaczego ta klasa ma wykrywanie pułapek. Bo nie łoczyk mieć wykrywanie pułapek. Łoczyk ma rozbrajanie, tankiem nigdy nie grałem, to nie wiem. Nie, wiem, bo że chodzę z kantrą. Może tarczą zablokować. Chodzę z kantrą i jak on przychodzi przez korytarz, to się zapalają czerwone ten. On po prostu odkrywa jakby je. Ona nie następuje. I uruchamia, tylko blokuje sobie je tarczą pewnie. Mhm. Tak bym obstawiał, nie? Natomiast jak jest naprawdę. Znaczy on nie wchodził w nie właśnie. On tylko mówi, że tu pułapka, tam pułapka i nie wchodzi, że wpadł, nie? A, ale to nieważne. O, tu jest Arkana. Sobie wiesz. Co, już chciałeś wziąć? Już chciałeś, co? Noxius, już chciałeś podpierdzielić Arkanę. Dobrze, pobiję. Cień Zagłady. Zagłada przejdzie na ciebie. Przyjdzie. No. Cień Zagłady, to se poleżał chłopak. Nie nawalczysz. Dobra. Idziemy dalej. Schlemna. To każdy może otworzyć. O. Nie, bo żadnego z tamtych nie mogłem. O cholera jasna. O, to dla ciebie. O jest, dobra, uruchomiła się. Ti, weź wszystko. A to tędy mieliśmy. No. Ten tank czeka, żebym ja szedł przodem. Rozumiesz to? Wiesz co, często tak jest.
A najśmieszniejsze jest, że niekiedy nie wypuszczają przodem. Maga. Co mag powinien z tyłu się trzymać. W niektórych dungeonach ty możesz wyrzucić większość przeciwników z tego, nie? Tak, ale w takich korytarzach... A. W takich to nie wiem. Albo ja o czymś nie wiem, ja też nie jestem ekspertem. Nie? W obecnej chwili mam mniej na liczniku niż ty już. Chodzi ci o przegrane godziny, tak? Tak, tak. Znaczy ja głównie nabijam godziny na tych kampaniach, nie, które robię. Więc tak. Tak, tak. To jest ponure ostrze. Dobra. No to ponuraku, no niestety, no takie miałaś to ponure ostrze, że było tępe. Jest. Wypierdzielaj. Do widzenia. O! 22 tysiące krytyk. Proszę. Uwaga, uwaga, ciągnę wajkę. Opsy. I pajączek. Spider-Man, Spider-Man. Była ta przeróbka z Jackiem Blackiem, nie? Tak. Taki gruby Spider-Man. Dobre to było. Ty. Chyba do drugiego bossa pomału dochodzimy. A jaki był drugi? A drugi to był przy tej jakby kuźni, co te kryształy trzeba zniszczyć. A to zaraz po tym już był finał, nie? Tak, tak, od razu jest finał, no. To jest fajne właśnie dungeonik, że od razu po drugim jest trzeci. To ładnie. A w tym jeszcze przypomniałem sobie, z czego to była ta nitka. To nie była z Jacka Blacka, tylko z Simpsonów. Tak, tylko że on tam śpiewał... Ze świnią, Spider Pig. Tak jest. Dobra. Powiedzenia. Ten serial jest starszy od nas nawet, nie? Simpsonowy. Tak, tak, ale bardzo fajny. To ja dobry jest, dobry. Ten jak ten. W którymś odcinku potem jak wcześniej oglądałem Rodziny Soprano, nie? Aha. Się załapałem. I tam gruby Tony wraca samochodem, nie? I leci właśnie Alabama z wyjściówki. I przejeżdża przez te wszystkie ten miejscowości, ten majstersztyk. Okay, no, Amerykańscy dobre robią te... Nie, nie idźcie tam, no po cholerę. Bo tu masz ścieżkę. Tak? Tak. Aha, dobra, przepraszam. W ogóle fuksa nam się udało na co podziemia dostać, bo 4 minuty już było do końca. Dwie, o, to jeszcze lepiej. But. Dobra. Jedziemy ich, jedziemy. A będzie bardzo sprawny. W ogóle ci ludzie. To są pozytywni dość, nie? Napisałem, żeby chwilę poczekali. Ty włączasz i włączasz to nagrywanie, nie? No. Oni czekają, ani się nie zająkną. A wiesz, bo... No, to dobrze napisałeś, bo mogliby mnie wyrąbać. Weź zrzuć. Zrzuć ich. Nie ma ustawionego tego pusza, wiesz? Aha. To się tam nie bije, bo mnie... Czekaj, może narzędzie się. O, teraz ich zepnę, patrz. Jednego zepchnąłeś. Jest. O, dobrze. Wszystkich. I oczywiście się... gracza też chyba nie. Dobra, nie. Nie no, na graczu to nie działa, chyba że sam się spierdolił inteligentnie. Dobra. Mhm.
Dlatego fajnie, żebyś miał właśnie to spychanie, bo to jest mega... No, nie mam po prostu ustawionego, kiedy wiem, że wiesz, że nie ma takich ten... Ale przy smoczku na pewno sobie ustawię pluszowe, tam jest dużo momentów, gdzie są mosty i lawa, więc tam się przyda takie coś. Tak samo jak się idzie do tego mózgu, nie? Coś mnie tak, robi. Tak. Wtedy sobie można ustawiać. Dobra. No proszę, mostek mi otworzył. No i jesteśmy przy drugim bosie, no jak szybko. O. Kurde, masakrycznie szybko. No widzisz. Ja nie wiem, czy nawet tego nie zrobimy w jedno. To stare, ale oni wszyscy mają po 1 000 000 DPS-u, ja mam 3, a ty 2,5, 2,6. No. Także, tylko żeby tej skrzynki nie otworzyli. Była taka skrzynka wredna. Nie wiem, czy tu czujesz, bo... Łamek zębu śmierci. Nie wiem, wszyscy to zawsze niszczą i jeszcze nie było mi dane zbadać, co to tak naprawdę robi, jeżeli się tego nie zniszczy. Ło! Dobra, jeszcze ulti i jeb! Dobra. Kurde, nie wyłączyłem zadań. Na nic, będziecie mieli tutaj... Mam tutaj tak napieprzone tych zadań, wszystkie wziąłem od Rixa, nie? Typa zero. Znaczy wiesz, no wziąłem od Rixa, od Króla, nie robię ich, bo czasem miałem w tym tygodniu, ale wziąłem, żeby były, nie? I jak będę miał czas, jedno zrobię, drugie po kolei. Ostatnio właśnie sobie ogarnialiśmy P4E na Gantwin. Bardzo fajne, też się to nagra kiedyś. A to mówisz o tym, co ja też byłem? Tak. Ja byłem i Muloc. Muloczka. Muloczka i Kantra nie będą też wtedy. Dobra. Okej, kolejny znicz. Nie, odłamek, Boże, zniszcz. Znicz. Kurde, aj. No dobra, objęło ich. A nie, to ten drugi. Spanikowałem. Czekajcie, ja wyłączę jednak te zadania. Żebyście tutaj nie mieli zbytnio... O, tutaj tak się wyłącza zadania. Ej, włączam chyba. Jestem zajebisty. Tu... Powtarzalne zwycięstwo też. O! Jeszcze czekajcie, Fandry wyłączę. A! Tego nie mogę wyłączyć. Dobra! Rąbać to. O, kurdeczka. Dobra, to tu jeszcze jakieś są tutaj. No te dwa, nie? Jeszcze. A, po tej stronie. Okay. Tak, po tej stronie. No, przyszli tutaj przyjaciele nasi wypierdalać. Za bardzo odpowiedzialność. Troszeczkę. O, ktoś tutaj obszarówkę. No i? Czarownicy. Ja pierdzielę, jakie zamieszanie. No, troszeczkę. Czekaj, zaraz postumujemy. Wiem, jakie kolejne MMO możemy nagrać, jako że ty jesteś fanem Gwiezdnych Wojen, ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen i bodajże Kantra już w to grał. Ort Republic, tak jest. Dokładnie. Można, zwłaszcza, że jest darmowe. W sumie jest darmowe, ale to jest jak z WoWem, wiesz? Jest darmowe, ale abonament daje więcej możliwości. Ale w WoWa nie zagrasz w ogóle nie płacąc. Nie zagrasz, przecież... Nie zagrasz, bo nie płacąc. Tak? Nie ma opcji. Nie było tych prywatnych serwerów? Prywatne są nielegalne, to jest piractwo. Kradziesz i pójdziesz ponoć. Aha, czyli nie ma play for free, jeśli chodzi o WoWa. Jak nie ma. A w sumie nie kręci mnie WoW. Przepraszam panu WoWa, ale nie kręci mnie. Znaczy, ja nie mogę powiedzieć, że mnie nie kręci, po prostu nie gram, bo mi szkoda pieniędzy, bo tyle.
No, wiesz, miesięcznie płacić za grę. Natomiast uważam, że WoW zrobił masę złego dla Warcrafta. Dla MMO pewnie zrobił krok milowy i to dzięki niemu w ogóle te MMO się rozwinęły. Mhm. Socjalne granie i ludzie. Natomiast dla strategii zrobił straszną krzywdę. Ja byłem fanem strategii, dalej jestem fanem szerokiej strategii, więc... Tak. Powiedzmy, że mi się nie uśmiecha. No, Warcrafta przyszedłem, wygrałem w dwójeczkę. Dwójeczkę też z dodatkiem przyszedłem i były epickie. W sumie nawet graliśmy u ciebie, nie? Pamiętam. Tak, tak. To była fajna strategia. I też było multi. To jest śmieszna historia, bo oni nie dostali pieniędzy na skorzystanie ze świata tego. Muszę skupić, żeby nie oglądać. Na skorzystanie ze świata Warhammera, nie? No, no. Tak, to chyba był Warhammer Fantasy Battle, tak. I Warhammer Fantasy Battle to przerobili sobie tu na Warcrafta, natomiast na Warhammer 40 000 zrobili Starcrafta. Są iluzorycznie podobne jednostki do tego. Właśnie do tych parę. No ale to strategie tego typu to na jedno kopyto są, nie? To właśnie byś się zdziwił, tylko że to jest tak zwana gra... O, już. Nie, ty wygrałeś i tak ma być. Dzięki. Jeszcze sobie na ten. To jest bitewniak tak zwany, czyli granie na stołach. Figurkami. Aha! O! Oryginalnie to jest bitewniak, nie? Gry dopiero później. Chodzi ci o taką planszówkę Warhammera. No nawet nie planszówkę, masz makietę terenu, tam wodę i tak dalej, góry. No. I figurki kupujesz, tak zwane boksy, chesty, bla bla, jak zwał, tak zwał. Masz dowódców, generałów, każde te figurki są inaczej. Pokatalogowane, ile grasz na określoną ilość punktów z puli i za te punkty wystawiasz sobie jednostki armii i całą resztę, nie? O, czekaj, przerwę. Natomiast sam świat jest zgadzony trochę. Przerwę ci, właśnie mamy Irdis, tak jest, ostatni boss, który ma ogromną obstawę i chyba największą ze wszystkich tych takich dostępnych tutaj, nie? No jest pierdliwy. Dobra, tak czy siak kontynuuj, bo ci przerwałem. Nie, no, w zasadzie skończyłem, nie? O, dobra. Chodziło o to, że to jest bardzo popularny świat, się z tego zrobił, z własną mitologią, zupełnie poszedł w innym kierunku, to trzeba im przyznać. Nie szli dalej w tematykę Warhammerów, nie? Natomiast swoje korzenie Warcraft miał w Warhammerze. Mm-hmm. Przynajmniej wizualnie. A jeśli się mylę, to ktoś mi pytanie. Wydaje mi się, że się nie mylę. Może powiedzmy, póki mamy czas. Że nas jakoś nie pozabija, nie będziemy mieli do tego więcej podejść. Powiedzmy, mamy czas. Jakie jeszcze serie są planowane u nas na kanale? Na kanale? No to ten Deus Ex Human Revolution, tak jak mówiłem już w widzeniu, że będzie nagrywany i pojawi się najpewniej w ten weekend. To ten boss, co teraz nagrywamy, pojawi się jutro, czyli w piątek, a pierwszy odcinek Deus Exa pojawi się w sobotę. Do tego być może, bo jeszcze nie mam zainstalowanego, coś nagra się z Battlefielda trójeczkę, nagramy jakiegoś koopa razem, nie? Jeśli chodzi o Titan Questa, czy... Nie wiem, co wymyślimy. Bo ty w Bawcia nie zagrasz, nie? Bawcia to bardziej z Kantrą. Ja to bym w Bawcia mógł najwyżej kolbo odpadać. Sorry, jestem słaby, strzelam. No, bawcia raczej z Kantrą i to może nagramy właśnie w koopie kampanię i tam parę odcinków z multi, ale to bardziej kampanię będziemy nagrywać.
I co? No na razie tyle w sumie. Na razie tyle. No i Neverwinter od czasu do czasu, wiadomo, jak mamy czas, to nagrywamy. Tych odcinków teraz się nie pojawia co drugi dzień, wiadomo. No ale jak coś nagrywamy, jakiś epic bossa, to wrzucamy. To zobaczyć. No. Prosto. Bo jeszcze jest co nagrywać, zwłaszcza, że dojdzie ten Icewind, będzie kolejna jakby kampania. Jeszcze mamy w sumie z kampanii Grozy, na pewno nagramy Walindrę. Szalandar nam został, trzeci teleport i zamek Malaboga. Z dwa odcinki w sumie z Szalandara. Więc jest co jeszcze nagrywać tutaj. No, jeszcze dochodzi PvE. W Gantlin na pewno nagramy, bo jest dosyć ciekawe podziemia. Jest co nagrywać, także na Neverka jeszcze nie kończymy. Chociaż, jak mówię, odcinki pojawiają się sporadycznie. No ale są. I seria nie jest zakończona. A Titan Questa już mieliśmy zamiar nagrać przed wakacjami, ale... Właśnie, jeszcze oprócz Titan Questa gadaliśmy jeszcze o Medzice. Medzice, tak. Tak. Kończyć albo zaczniemy od zera, zobaczymy, zresetujemy. Zobaczymy. Magica też bardzo fajna gra. Jest co nagrywać, zobaczymy jaki będzie mieli kaprys na nagrywanie. Ja na pewno jakąś krótką serię autorską sobie też podprowadzę. Tak jest. Teraz mam więcej czasu. Na ten moment na pewno Deus Ex, Neverek. Oczywiście Penumbra, która jest nagrywana teraz, już ma 5 odcinków. I co? I Battlefield. Ale z Battlefieldem to muszę właśnie grę zainstalować. No, podobnie jak Titana, podobnie jak i ten. Ale z Titanem to mniejszy problem, bo... A płytę masz? Mam płytę i płytę zainstaluję i mam. No, niestety Battlefielda muszę z Originu, a neta mam jakiego mam i niestety 20 giga będzie mi się pobierać no, co najmniej całą noc i nie chce mi się sami po prostu pobierać. Już dawno mu pobrał. Że tak się zapytam, wiesz jak ją ściągnąć, czy nie? A proszę? W sensie, że wiesz jak ją wyłabić, czy nie wiesz? Czy teraz będziemy... Dobra, będziemy się ze wszystkim... Wiesz co, najpierw obstawę. Czy ja... Ta poboczna, bo później... O nie, ona już atakuje. Ona tak, spali... no bo zlazła za tobą przecież, człowieku. Tak? Ja tego pytałem, bo żeś poszedł... A dobra. Nie będzie tak źle. Mamy ogarniętego kapłana, który ma więcej zwarty niż ja i ty. Nieprawda, moje ego się nie zgadza. To znaczy chodzi mi o koszt sprzętu, nie? Jak posiadę, bo ponad 13 tysięcy, tak? No tak. Dobra, już jest nasza. Ona respawni tylko tych grubasów i szkielety, które są słabiutkie. Te szkielety robią duży burdo, ale szybko padają. Ja. Tutaj tank bierze... Właściwie dobrze, że bierze tych kolosów, bo... Znaczy przy tym to musi on brać kolosów, bo tak. Ja bym... A idzie znośnie, fajnie. Dobra. To dla mnie tam jest fajnie. Ach, te kulki jej. No i ona... O Boże, ale mu jebło. A no tak, jego zabiło. Jaki on ma sprzęt, że tak padł kurde po jednej kulce? Co? Nie wiem. No ja też dostaję tymi kulkami, ale nie padam. Czy on jest za 8 tysięcy chłopów? Aha, no to... Komputer masz droższy. Nie przesadzajmy. Kurde, jakbym miał komputer za 10 tysięcy, to nie wiem, chyba z NASA.
Jezu, nie zabiję. O, martwy! No to już sobie... Noxi już sobie nie pogra. Ej. A gdzie ona polazła? No za mną, na schodach jest. Dobra. Wow, ona dalej za mną leci. Widział. Nie, już na mnie. Tyle jesteś wart, co twój tank. Teraz już na mnie idzie. Dobra, ale ja z nią lubię walczyć, ci powiem. Ja, bo ty nie musisz blisko stać, to jest dobrze, że nie tym. No, ona mnie w jedynie z tych kulek może romnąć, co ja unikam tych kulek po prostu, wiesz. Ja się teleportuję. To ładnie. O kurde, kolos tu jest. Tam, gdzie ty jesteś? Czemu mi się nie bierze na klatę? Aha, już brałaś jednego. Dobra. Ja on tylko mu zeskoczył za tobą, wiesz? Nie lubię jej. Ej, w sumie dobrze by było, żeby ich nie zabijał, bo ona nie respawni wtedy. Popatrzcie, już pół życia i zjechaliśmy i nie było żadnej fali potworów. Widzę. Właśnie nie wiem. O, właśnie powiedziałem to, po czym rzuciłem kulką we wszystkich kolosów. Dobra, pół HP. No ty mendo, o. Ten... Chodź to. Ale się wściekłe, jakieś wściek dupy dostałeś. No. Spawni. Dostałabyś chwilę dziewczyny. Zaraz jej pierdyknę ze styleta. To chyba ja. Teraz ja. Nie, bo mam ten lodowy. Jeb. A. No i chyba 13 tysięcy wpadło mi. Demage'a. Gubię, o. Tak się ładnie na zielono świecie i nie widzę. Ukrywa się przed tobą. O wow, dostałem. A wiem dlaczego jest wkurwiona na ciebie, bo ty jesteś kobietą, no kobieta do kobiety. Czy ja brzmię jak kobieta? No nie, ale grasz kobietą. Dobra. Ona jest wkurzona, bo jest wredna na ciebie. To są te dni. Trzeba chwilę na chwilę. Dobra. O, wow. Jezu. Użycie. Dziewczyna, opanuj się. Dobra, za chwilę romny. O, właśnie, sztylecik. Jep. Chyba nie o to mi chodziło. Zobacz, on się przeteleportuje do mnie. No kurde, zabił zombie i popatrz się. I zrespawniła, dobra. O! Ale ja sobie nabiłem wtedy ulti przez to. Dobra. Też. O kurde, 17 500. Ładnie. Zdrowo tak ma być. O, wykrzyknik. Uważaj. Ona chce coś przekazać nam. Tęgif. Baty tęgie. Właśnie, tak się trzeba cenzurować do materiału. A dobra, kończymy. A co młodszych całą wartę przespali? Tak. Ale skrzynko otrzyma. Ja bym się cieszył do jego miejsca. No w sumie ja też. Dobrze. Co, w czwórkę to zrobiliśmy w sumie. A tak po prawdzie to w trójkę, bo tank był zajęty zombiekami. No tak naprawdę my dwaj i... Kapon leży. Dobra, i zajebiście. Dziękuję. Już nie, tak ładnie przyjął ten razie. O! Pała! Dobra. Ale niebieska to tam. Chociaż z dostępem na fioletowy urok.
Ciekawe. No, panom już dziękujemy. Do widzenia. Jeden pad. Czym smaka? No to fajnie, że dam pieczę smaka. Tak gdzie? Ja nie mam. Leży koło mnie, muszę się pokręcić. Nie, może wziąłem automatycznie. Bo wtedy też, wtedy jak robiliśmy skrytowierze, nie? To szukaliśmy tej pieczęci smoka, a wziąłem. Posypię. Po prostu. I nie patrzyłem. Tak z głupia szukaliśmy. Dobra. No zrób tą kulkę, do cholery jasne. Nie wiem, czasami wiesz, tworzy kulkę, nie tworzy, tworzy, nie tworzy. Nie wiem, co jest grane. Też nie wiem. Taki lag, czy nie wiem co. Sprawnie nam poszło, ci powiem. Bardzo, bardzo. Nawet nie trzeba będzie chyba ciąć odcinka, w sensie na party, tylko od razu się wrzuci. Zobaczę zresztą. Posa wyciął. Okej, okay, dobra. No i mam, kurde, mać klatę. Ja nie zjadam. Którą sobie sprzedam, bo już mam klatę, ale będą diamenciki. No ja nic nie mam, znaczy ja mam nóż, więc jestem zadowolony. No. No, to był dobry dla mnie ten. Dungeonik, dwa epiki, ostatnio już w skrytowierze miałem pecha. Tak, prawda. No to co, żegnamy się z wami. Tak jest. Tym razem ja zacznę żegnanie się. Okej, okay. Zaczynaj. Nie ojca i syna. I Ducha Świętego. Amen. Cześć. Siemanko. O, czekaj, tylko jeszcze ekran ładowania, jak mi minie. Tutaj, o, dobra. No to do zobaczenia. Na razie, dzięki za oglądanie.